Witam szanownych zawodników reprezentujących urzędy miejskie, urzędy gminne, rady miejskie, rady gminne, starostwo powiatowe, urząd jako urząd i radę powiatu na pierwszych mistrzostwach pracowników samorządowych i administracji w strzelaniu z broni pneumatycznej. Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta i Gminy Myśliwórz i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju. Witam Marka Dostoleckiego jako gospodarza tego obiektu. Podstawowych warunkach bezpieczeństwa, bo podpisuję ten wykaz imienny, tam się podpisujecie, żeście się z tym dokumentem zapoznali. A więc broń cały czas skierowana w kierunku pola tarczowego. Bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzących strzelanie. Po zakończeniu serii karabinowej wchodzimy na serię pistoletową i również ta sama. Te same tarcze, trzy tarcze, jedna próbna, trzy próbne strzały i pięć do każdej czystej tarczy, razem 10 próbów. I konkurencja taka najciekawsza, bo to bardziej domyśliwe do nas. Strzelanie do tych, za Państwem stoją takie trzy stanowiska z czarnymi kruszkami. Sześć strzałów, tych jeden próbny i pięć strzałów oceniamy. Punktacja za każdą strąconą zapadkę 5 punktów razem można zdobyć punktów. Wejście tam. Suma punktów daje nam wynik ogólny indywidualny, wynik drużynowy, suma trzech zawodników zespołu. Do zdobycia stoi stolik zapewniony plus niespodzianka za drzwiami, gdzie stoi tam ale to już będzie żeby by było, co prawda jeszcze nie ma pani, ale również dzisiejsze zawody wsparło nadleśnictwo Myśliwórz i przedstawiciel nadleśnictwa na podsumowanie zawodu. Również Szybek. Burmistrza proszę o otwarcie zawodu, bo ja nie mogę. W takiej skali to pierwszy powiatowy turniej strzelecki samorządowców i pracowników administracyjnych. Uważam za otwarty. Niech się dzieje! Thank you.
nastąpił czas podsumowania. Po gronie sędziowskim żeśmy jeszcze wstawili nam takie urządzenie do liczenia tych, co wychodzą, żeby stan nam się zgadzał wejściowo z wyjściowo. No cóż, dziękuję zawodnikom za to, że byli grzeczni, posłuszni, bez takich zauważalnych spraw fizycznych, z tego się bardzo cieszymy. Zawody były i dla organizatorów, i dla Państwa taką imprezą nową, rozrywkową w konkurencji zwłaszcza trzeciej. No i podsumowujemy. Jeszcze głos przywitam tutaj dwie osoby, które przyszły, a znaczy dojechały w zasadzie. A więc zakończenie dzisiejszych zawodów. Prezes Zarządu Wojewódzkiej Organizacji Ligi Obrony Kraju, pan Franciszek Bąk. Bezpośredni gospodarz tego obiektu, jeszcze istniejącego gimnazjum publicznego imienia Henryka Sienkiewicza, pani Janina Słojewska. Bardzo proszę. Ja dziękuję. Miło mi nie witać Państwa. Witam serdecznie. Bardzo proszę do nas złożyć. Dziękuję bardzo. Mój projekt to też pan przewodniczący Paresu. Tak, szanowny panie prezesie, szanowna pani dyrektor. Drogie panie, drodzy panowie, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to spotkanie tu w Myśliborzu, samorządowców i pracowników samorządowych z Dębna, z Barlinka, z Boleszkowic i oczywiście Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, bo choć gminy na co dzień bardzo często ze sobą rywalizują, to dzisiaj tego w tych strzałach takich bezpośrednich na szczęście widać nie było. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Lidze Ochrony Kraju za to, że nas tutaj otoczyła swoją opieką profesjonalnej komisji sędziowskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję raz jeszcze pani dyrektor za udostępnienie sali. Gratuluję zwycięzcom, choć od początku było wiadomo, że te zawody wygra dziewczyna. No i Dominika oczywiście nie zawiodła i tutaj wszystko dzisiaj wymiotła. Ale serdecznie gratuluję dziewczynom, bo okazało się, że mają znakomite, po prostu precyzyjne sokole oko. No i cóż, świetne zawody. Świetne emocje i znakomita, przyjazna atmosfera. Za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i zawsze serdecznie zapraszamy do Myśliborza. Gratuluję zwycięzcom, wszystkim dziękuję za walkę. Fair play. Bardzo dziękuję. Podsumowania wyników. Konkurencje pojedyncze. Zawsze panie mają pierwsze spokój. Przynajmniej to nie jest. I poprosimy konkurencji pistolet pneumatyczny, jedna z trudniejszych konkurencji, jak żeście się sami przekonali. Trzecie miejsce pani Dorota Rybińska. Serdeczne gratulacje, gratuluję zwycięzcy i ściskam kołek.
Zobaczymy chyba. Kobiety Dominika Bułgajewska. Kategorii pan. Piąte miejsce, Paweł Krowa.
Franciszek Morzej Łódkowski. Trzecie miejsce pan Jarosław Ostry. Starostwo powiatowe Kuźni Boża. Drugie miejsce pan Cezary Michala. Gratuluję serdecznie.
reprezentację Rady Miejskiej w Dębnie. Byłoby jak regularnie zaznaczał, jeżeli stać na jedną czy dwie reprezentacje, które przyjeżdżają wszystkie. My tutaj przyjmiemy, jak widzicie, zgrabnie nam to dzisiaj poszło, dwóch godzinach samego strzelania, czy z tego, żeśmy się przy trzech konferencjach zmieścili, więc tutaj uważam, że nie ma żadnych problemów, tylko po prostu przyciągać ludzi, a strzelectwo sportowe i kulowe jest obecnie bardzo modne, więc trzeba się wszystko jakoś ładnie. Chciałem jeszcze oddać głos panu prezesowi zarządu województwa. Wypadałoby, żeby zakończył w jakiś sposób imprezę. No i panu burmistrzu, proszę bardzo. Panie burmistrzu, panie prezesie, ja dziękuję za zaproszenie, a w ogóle jestem dumny, że Janusz wymyślił, organizuje przy pomocy władz miasta. Bo nieraz by się coś chciało zrobić, a władze nie bardzo. To nie ta gmina, nie ten powiat. Tutaj zawsze. A ja nigdy nie. Ja zawsze o myśli. Nie, w sensie takim, że in plus. O myśli Bożu zawsze miałem dobre zdanie. O! Tu proszę posłuchać. Nawet miałem okazję być parę miesięcy tutaj kierownikiem tego ośrodka, który już upadł, ale chciałem podnieść to. Nie wyszło. Budynek stoi. Takie były niechlubne tradycje, proszę o tym zapomnieć. Nie pamiętam, tutaj pan Janusz statutowo dalej zajmuje się myśliwożem. To jest człowiek, który nie potrafi posiedzieć, coś musi robić. Dziękuję jeszcze najbardziej pani dyrektor, bo gdyby nie pani dyrektor, to byśmy się tu nie spotkali. Jeszcze raz bardzo pani dyrektor, ale cała przyjemność po mojej stronie i polecam na przyszłość. Zwycięzcom gratuluję. Do Dębna przez Dębno jeżdżę, także ja tam zobaczę, czy ten puchar stoi. Myślę, że jeszcze pan burmistrz. Ja tylko to ostatnie zdanie. Szanowni państwo, drogie panie, powiatowe, samorządowe, zawody strzeleckie, pracowników samorządowych i samorządowców uważam za zamknięte. Do zobaczenia w przyszłym roku.